No tu piwnica, jakieś tablice rejestracyjne z całej Ameryki. Stare piwo, motocyklowe piwnice. No tu podłoga w piwnicy, widać, że dom ma 200-300 lat. Jakieś heble, nie heble. Zaciski, no ludzie kiedyś pracowali. Uchwyty do najróżniejszych pieców i garków. Butelki sprzed 100 lat. Mają. O, tutaj kaczka dla polowania, wrzucają to na wodę i kaczka inna myśli, że to jej koleżanka. Syfony. No cen nie ma. Nie wiadomo, czy to w Chinach nie robione te rejestracje, bo to już teraz nic nie wiadomo. Ale śmierdzi tym, że na górze słychać ludzi chodzących. A tutaj takie pierdoły ludzie sobie kupują. Stara Coca-Cola. Tu następna kaczka do polowania, żeby się kaczki oszukały. No i to tyle. Piwnica mniej atrakcyjna, chyba najtańsze jakieś rzeczy po 5 centów. Chociaż niekoniecznie jakieś stare 25, stare łyżwy przypinane. Butelka 6 dolarów, butelka 16 dolarów. Słoiczek po śmietanie 8. No to sobie liczą. To narzędzia następne, jakiś kołowrotek do przędzenia. Stary czajnik, 22 dolary. Nic dziwnego, że tu nic nie sprzedają. Wentylatory. Kubki z kolonii wakacyjnych, 12 dolarów. Zrobione w Chinach. 9 dolarów, o, po śmietance. Zdrowia.